Witam, Bogdan Wasztyl na kanale Stowarzyszenia Auschwitz Memento w podcaście Opowiedz im o Auschwitz. Dzisiaj odcinek 12. Posłani na dno. I znów trafiam do Was z gorzką opowieścią, ale zanim to nastąpi, dziękuję, że jesteście, aktywni. Liczymy na więcej, więc wciąż prosimy, subskrybujcie nasz kanał, komentujcie, udostępniajcie, polubcie. To ważne, żeby ten kanał się rozwijał, a bez Was się nie rozwinie. I bez nas również, więc motywujmy się wzajemnie. Witalisa Barańskiego poznałem jakieś ćwierć wieku temu, ale teraz cofniemy się jeszcze bardziej. Była może połowa 1945 roku, kiedy Witalis Barański otrzymał pierwszą wiadomość o prawdopodobnej śmierci swoich braci, dwóch braci. Wtedy do Rzeszowa przyjechał Tadeusz Pietrzykowski, wtedy sławny bokser, nie tylko z Auschwitz, bo i medalista zawodów rangi europejskiej, wybitny, technicznie świetny bokser, a także wielki patriota i członek obozowej konspiracji Pileckiego, więzień pierwszego transportu do Auschwitz. Pietrzykowski spotkał wtedy, przyjechał specjalnie do Witalisa Barańskiego po to, żeby przekazać mu informację, że bracia Witalisa, Emil i Stanisław, a przyjaciele obozowi Tadego Pietrzykowskiego i z Auschwitz i z Neuengamme prawdopodobnie zmarli zbombardowani przez Anglików w Zatoce Lubeckiej. Pietrzykowski twierdził, że widział trzy listy ocalałych, zmarłych i zaginionych. Stanisław i Emil byli na tej trzeciej liście. Tliła się we mnie jeszcze nadzieja, że bracia żyją, wspomina po niemal pół wieku Witalis Barański, ale gasła z każdym miesiącem. Matkę utrzymywaliśmy w nieświadomości przez 7 lat. W pół wieku od tamtych wydarzeń Witalis postanowił rozwikłać tajemnicę tragedii. Napisał do ambasadora Wielkiej Brytanii w Warszawie z prośbą o wyjaśnienie zagadkowej śmierci kilku tysięcy więźniów w Zatoce Lubeckiej. Ambasador przesłał kondolencje i zapewnił, że wierzy, iż pamięć o ofiarach nalotu nigdy nie zagaśnie. Barański ponowił prośbę. Czyżby, pytał, zbombardowanie w dniu 3 maja 1945 roku statków Cap Arcona i Tilbeck załadowanych 7 tysiącami więźniów politycznych z KL Neuengamme było uzasadnione celami strategicznymi, skoro 2 maja na zamku Ludwigslust dowództwo Wehrmachtu podpisało częściową kapitulację, a wszystkie tamtejsze porty były już w rękach aliantów? Sprawa ta nurtuje wiele rodzin ofiar tragedii, dlatego proszę o udzielenie mi merytorycznej odpowiedzi, domagał się Barański. Od dnia wysłania drugiego listu do mojego spotkania z Witalisem Barańskim nie otrzymał od Anglików odpowiedzi. Po raz ostatni widział braci 1 maja 1940 roku. Tego dnia nastąpiły w Rzeszowie masowe aresztowania inteligencji polskiej, adwokatów, lekarzy, inżynierów, księży, nauczycieli, studentów, harcerzy. Po 2 tygodniach w więzieniu rzeszowskim i miesiącu w Tarnowskim, 14 czerwca, załadowano ich do pociągu i skierowano do Auschwitz, gdzie Stanisław został oznaczony numerem 132, a Emil numerem 377. Pierwsze miesiące w Auschwitz były koszmarem. Z trudem znosili okres ciągłych ćwiczeń, morderczej pracy, głodowygracji żywnościowych, tortur. Aby Wam unaocznić, jak wyglądał ten pierwszy okres w obozie, jak wyglądały te ćwiczenia, bo to język zakłamuje rzeczywistość, przeczytam Wam fragment wspomnień innego więźnia obozu, Tadeusza Sobolewicza, oznaczonego numerem 23053, który trafił do Auschwitz później niż bracia Barańscy, ale jeszcze w tym pierwszym okresie, najgorszym okresie, kiedy życie więźnia nie miało żadnego znaczenia. Wspomnienia Sobolewicza. Po wieczornym apelu następnego dnia wywołano numery wszystkich więźniów pracujących w komandzie Soła Grube i przeniesiono nas na blok 10. Dlaczego? Po co? Nikt nie wiedział. Był tam taki sam, zwykły blok roboczy, na którym panowały, jak gdzie indziej,
surowy dryl i bezwzględna dyscyplina. Niezwykły był tylko Blokowy, Skrzypek i jego gorliwy pomocnik Mitas. Byli wyjątkowymi sadystami. Miałem się o tym przekonać w najbliższą niedzielę, kiedy zarządzili odwrzenie. Najpierw po apelu staliśmy bardzo długo, aż Sztubowi z kilkoma więźniami wynieśli wszystkie sienniki na zewnątrz, a koce do dezynfekcji. Porozkładano więc sienniki i zaczęto szprycować z jakiegoś rozpylacza środek chemiczny. Było ze 20 stopni mrozu, był grudzień. Potupywaliśmy więc z zimna, rozcierając plecy jeden drugiemu. Twarze czerwone od mrozu, który bezlitośnie szczypał uszy, nosy i policzki. Więźniowie z innych bloków dawno rozeszli się, a my staliśmy dalej. Wreszcie nadszedł Blokowy w towarzystwie naszego Blockfirera i jeszcze dwóch innych SS-manów. Zatrzymali się przed frontem stojących więźniów. Zimno wam, co? Zwrócił się Blockfirer do którego i z więźniów. Ten nie wiedział, co odpowiedzieć. Zdjął czapkę i milczał. Wtedy Blokowy z całej siły uderzył go pałką w głowę, tak że ten zalał się krwią i runął na ziemię. Skrzypek skoczył do niego, kopiąc go i wrzeszcząc. Jak cię pyta Blockfirer, to odpowiadaj, skurwysynie. W końcu zostawił tamtego. Powiedział coś do SS-mana, oczy mu tylko złowrogo zabłyszczały. Stanął przed całym blokiem i zakomunikował. Przez tego skurwysyna będziecie teraz ukarani. Wszyscy położyć się, wstać, położyć się, wstać, położyć się. Kto wykonywał rozkazy zbyt wolno, natychmiast Skrzypek dopadał i okładał pałką. Do zabawy przyłączyli się SS-mani i zastępca Blokowego. Jakiś zielony, waląc pałkami słabych, gdzie popadło. A teraz, po jakimś czasie, zaczął Skrzypek, wszyscy biegiem dookoła Blokowego placu, ale szybko. Ruszyliśmy. Trudno było o porządek, zwłaszcza, że niektórzy byli słabi i chorzy. Co silniejsi biegli względnie równym truchtem w przodzie. Słabsi pozostawali w tyle. Ci na samym końcu narażeni byli na bicie z wyrodnialców. Co chwilę któryś potykał się o nierówności terenu i opadał. Na to tylko czekali prześladowcy i dopadali swe ofiary, bijąc bezlitośnie. Ponura to była zabawa. Skrzypek rozprawiał się z muzułmanami, ludźmi wycieńczonymi, a SS-mani z Blockfirerem dokładali tak, że ledwo to się zaczęło, a pod ścianą bloku leżało już pięciu. Trzy razy okrążyliśmy placyk między 9. a 10. blokiem, ale SS-manom i Skrzypkowi było za mało. Szybciej, szybciej, wy przeklęte skurwysyny, pierdolona inteligencja, szybciej, wy zawszone gnoje, wołał Blokowy. Bieg trwał. Znowu dwa okrążenia, znowu dwa. Pod ścianą leżało już teraz 10. Nagle Skrzypek zawołał stać, ustawić się po 10, jak do apelu szybko. W obozie wszystko odbywać musiało się w tempie. Ustawiliśmy się w końcu gęsto, okładani pałkami sadystów. Oddechy były przyspieszone, mimo cienkich drelichów, mokro na plecach. Z trudem łapaliśmy powietrze, do tego ten przeklęty mróz. Tymczasem Skrzypek wpadł na chwilę do bloku. Zanosiło się na jeszcze coś. I rzeczywiście, do bloku weszło 6 więźniów z efektem kamer, z tragami, na których dźwigali czystą bieliznę. Skrzypek znów stanął przed blokiem i zarządził. Wszyscy zdjąć ubrania i 5 kroków naprzód. Nikt jeszcze nie wystygł po piekielnym biegu, a tu rozbierać się. Trudno, kiedy to zrobiliśmy, padł następny rozkaz. Wszyscy zdjąć koszule i kalesony. Wolno stać tylko w butach lub w drewniakach. Koszule poskładać i zbiórka na Alei Obozowej, ale szybko. A więc o to chodziło. Rozebrani do naga, trzęsąc się z zimna, spoceni po biegu, rozbieraliśmy się w pośpiechu, aby tylko nie podpaść Blokowemu. Ten popędzał wszystkich pałką i który z nas zbyt wolno wykonywał rozkaz, otrzymywał dodatkowe cięgi. Rozczęsieni, skurczeni, teraz z zimna stawaliśmy w dziesiątki na Alei Obozowej. Blockfirer tymczasem wybrał sobie jakiegoś słabe usza i pałką dogniatał w nim resztki życia, aż tamten runął na ziemię. Natychmiast Skrzypek zawołał 2 gołych więźniów, aby zanieśli zwłoki pod ścianę bloku. Leżało tam już z 15. Jeden ze Sztubowych zapędził kilku więźniów do składania ubrań na tragi do odwrzenia, a inni zbierali bieliznę. Odwszawianie trwało dalej. Skrzypek wydał kolejny rozkaz. Dookoła placu biegiem. Zatkało nas, ale nie było czasu na myślenie. Pierwszy, drugi szereg rozpoczął bieg wolnym truchtem. Tamtym było za wolno. Rzucili się na słabszych w tyle, okładając ich pałkami. Szybciej, szybciej, powtarzali SS-mani rozkaz Blokowego. Okrążyliśmy nadzy placyk między blokami z 5 razy. Wtedy Blokowy zatrzymał na chwilę tych, co znaleźli się na przodzie, odliczył pierwsze 30 i skierował je do bloku.
Resztę więźniów pognał do biegania dalej. Przede mną było jeszcze z 60. SS-mani rechotali do siebie zadowoleni z zabawy, a my wciąż biegaliśmy. Już teraz, mimo mrozu, nic się nie odczuwało, tylko w płucach jakieś szpilki. Trwało to więcej niż 3 godziny. Jak to wytrzymałem, sam nie wiem. Byle tylko nie upaść, byle nie podpaść. Kto upadał, ten był skazany. Zaraz dopadał go jeden z prześladowców. Wykończonego wleczono zaraz pod blok, gdzie stale rósł stos zamęczonych. Tyle wspomnień Tadeusza Sobolewicza. On będzie bohaterem jednego z kolejnych odcinków. Teraz wracamy do opowieści o braciach Barańskich. Oni taki sport przeżyli wielokrotnie jako więźniowie pierwszego transportu i wciąż żyli. Dzięki znajomości niemieckiego udało im się zdobyć przeniesienie do pracy w SS Rewirze w dobrym komandzie. We wspomnieniach z tego okresu współwięźniowie przyznają, że obaj bracia często ryzykowali życie, by pomóc innym. Pracując w izbie chorych SS, wykradali leki i przekazywali je chorym kolegom. Przy okazji transportu jedzenia dla chorych SS-manów organizowali pokaźne ilości pożywienia, którym dzielili się ze współwięźniami. Oprócz tego najsłabszym i wygłodzonym oddawali cały swój obozowy przydział. Kiedy Witold Pilecki tworzył w Auschwitz tajny związek organizacji wojskowej, obdarzył zaufaniem Stanisława, który w podziemnej strukturze ruchu oporu Pileckiego miał numer 92. ZOW przygotowywał się do zbrojnego powstania. Starał się, aby więźniowie byli dla siebie solidarni i wzajemnie sobie pomagali. Z początkiem 1943 roku Wydział Polityczny, czyli obozowe Gestapo, chcąc rozbić konspirację więźniarską, zdecydował o przewiezieniu 1000 więźniów w Auschwitz z niskimi numerami do obozu w Neuengamme. Byli wśród nich bracia Barańscy. Adam Jurkiewicz, również z pierwszego transportu, numer obozowy 476, trafił do Auschwitz tym samym transportem co Barańscy. Stamtąd został przeniesiony do Neuengamme. Słabł z dnia na dzień, marniał, osuwał się na skraj śmierci. Wtedy pomógł mu Emil Barański. Dzięki niemu Jurkiewicza przeniesiono do innego komanda, do lżejszej pracy. Kiedy doszedł do sił, postanowił uciec z obozu. Proponował to braciom Barańskim, ale oni nie skorzystali z tej propozycji. Jurkiewicz wiele dni błąkał się w pobliżu stacji kolejowych, czatował przy rozjazdach, krył się w lasach, żywił się roślinami, pił rosę, padał z głodu i wycieńczenia, błądził. Wiele razy myślał wtedy, że tej ucieczki nie przeżyje, że lepiej by mu było zostać w obozie i czekać na wyzwolenie. Jednak powrotu do obozu już nie było. Dopiero po latach Jurkiewicz się dowiedział, że nie miał wówczas racji. Pozostanie w obozie oznaczałoby dla niego zapewne śmierć, tak jak oznaczało dla Emila i Stanisława i kilku tysięcy innych więźniów. Neuengamme to wcale nie było mniejsze piekło. Dla weteranów z Auschwitz mogło okazać się jeszcze gorszym piekłem. Nowy obóz, nowi ludzie, wszystkie funkcje obsadzone. Jeśli przeżyło się pierwsze miesiące, można było mieć nadzieję. Barańscy mieli taką nadzieję. Nadzieja nie opuszczała też ich rodziny. Do Rzeszowa systematycznie docierały cenzurowane kartki z obozu, które nie mówiły niczego poza jednym. Jeszcze żyjemy. Kiedy pod koniec lipca 1944 roku Sowieci weszli do Rzeszowa, kartki przestały nadchodzić. Wiadomo, nie mogły przejść przez front. Nadzieja jednak nie zgasła. Rodzina liczyła, skoro przeżyli w więzieniach i obozach ponad 4 lata, to chyba nie dadzą się zabić krótko przed oswobodzeniem. Rodzina liczyła, ale nie miała pewności. Nie mogła mieć. 14 kwietnia 1945 roku Himmler wydał rozkaz, że żaden żywy więzień nie może dostać się w ręce aliantów. Zapanowało poruszenie we wszystkich obozach. Więźniów popędzono, ustawiano w szyk marszowy i gnano przed siebie. Transporty zaopatrzone w żywność i wodę na jeden dzień przebywały w drodze tydzień albo i dłużej. Ludzie marli z wycieńczenia, najsłabszych rozstrzeliwano przy drogach. Więźniów z Neuengamme przepędzono do Lubeki, a
a tam wtłoczono na statki przeciążone do granic możliwości. Kap Arkona zabrał na pokład około 4,5 tysiąca ludzi, Tilbeck prawie 3 tysiące, Ateny 2 tysiące. Kapitanowie najprawdopodobniej otrzymali rozkaz wypłynięcia w morze i zakaz zawijania do portów. Można przypuszczać, że hitlerowcy chcieli zatopić statki. Dlaczego tego nie zrobili, nie wiadomo. Statki stały zakotwiczone w zatoce. 3 maja przed nalotem Anglicy ostrzegli, by wszystkie jednostki zawinęły do portów. Kapitan Aten, wbrew rozkazom, wpłynął do portu. Kap Arkona i Tilbeck zostały w morzu. Po południu alianckie bombowce zarzuciły morze setkami bomb, siekły rakietami i seriami z karabinów maszynowych. Oba okręty zatonęły w kilka minut. Z katastrofy uratowało się około 400 osób. Po wojnie Witalis Barański wiódł żywot człowieka bardzo zapracowanego. Kierował wielkimi budowami, przebywał na kontraktach zagranicznych. Dużo myślał jednak o tragedii w Zatoce Lubeckiej. Po latach udało mu się natrafić na relację jednego z uratowanych z katastrofy więźniów. Kiedy wybuchła pierwsza bomba, Staszek wybiegł, aby zobaczyć, co się dzieje. Drogo zapłacił za ciekawość. Druga bomba zastała go w korytarzu i rozerwała mu nogi. W chwilę później koledzy ujrzeli go w kałuży krwi. W strasznych bólach złożyli go w bezpiecznym kącie. Wtem z kłębów dymu wyłonił się Emil. Wskoczył do kabiny i krzyknął: Staszek! Głos jego brzmiał dziwnie, głucho i strasznie. Witalis wiedział już, jak zginęli bracia. Nie wiedział dlaczego. I to pytanie nie dawało mu spokoju. Później wyczytał, że w sierpniu 1945 roku podczas rozprawy sądowej angielscy lotnicy tłumaczyli, że byli przekonani, iż na statkach znajdują się SS-mani. Sąd dał wiarę tłumaczeniom. Barański nie. Przez lata w jego głowie kołatały się pytania bez odpowiedzi. Z każdym rokiem przybywało ich i układały się w sporą sekwencję. Dlaczego zbombardowano więźniów? W jakim celu? Gdzie był wywiad angielski? Dlaczego Anglia nie udzieliła w 1939 roku Polsce pomocy? Dlaczego zginął generał Sikorski? Dlaczego oddano Polskę Stalinowi? Dlaczego nie zaproszono polskich sił zbrojnych na paradę zwycięstwa w maju 1945 roku do Londynu? Dlaczego nie zaproszono prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej do Berlina w związku z 50. rocznicą zakończenia II wojny światowej? Dlaczego? Czy nie za dużo tych omyłek, błędów? Po przejściu na emeryturę Witalis Barański zaczął działać w Towarzystwie Opieki nad Oświęcimiem. Czytał wspomnienia, rozmawiał z byłymi więźniami, szukał w archiwach. Zgromadził sporo materiałów o obozowych losach braci. Napisał o nich artykuł. W maju 1995 roku wraz z siostrą i 60-osobową delegacją z Polski pojechał do Niemiec na oficjalne obchody 50. rocznicy tragedii w Zatoce Lubeckiej. Tam na morzu, w miejscu, gdzie zatonęły Kap Arkona i Tilbeck, każdy z uczestników uroczystości rzucił na wodę czerwoną różę. 800 czerwonych róż. Barański był wzruszony, co zrozumiałe, ale i zdegustowany. Na uroczystości nie przybyła delegacja z Wielkiej Brytanii. Anglicy nie przysłali nawet listu z przeprosinami. Nigdy zresztą nie przeprosili za tę pomyłkę. Witalis Barański rozkłada dokumenty, pokazuje zdjęcia, wspomina, ociera łzy, rzuca pytania, na które chciałby usłyszeć odpowiedź. Co chwila zaznacza, żeby nie opowiadać o nim, bo on jest tylko małym trybikiem tej historii, korzystającym z pracy dokumentacyjnej specjalistów oraz pamięci tych, którzy przeżyli. To im należą się przeprosiny i prawda, o którą tak długo się upominali. Ale albo zmarli, albo są już słabi i schorowani i nie mają siły, by pokonać obojętność. Barański chce, by opowiadać o sprawie. Sprawa zaś jest taka, że Anglicy nigdy nie powiedzieli prawdy o tej tragedii. Nigdy za nią nie przeprosili. A polskie służby dyplomatyczne też jakby o tej sprawie nie chciały słyszeć. Więc niech pan nie opowiada o mnie, prosi jeszcze raz, przed laty to się działo, ponad ćwierć wieku temu, bo to nie jest sprawa osobista, to jest sprawa kilku tysięcy rodzin ofiar Anglików. Ale jak opowiadać o sprawie bez Witalisa Barańskiego, skoro ta sprawa to też wiele lat jego życia, a może nawet sprawa życia.
Przecież, jak zapewnia, nie spocznie, dopóki nie zmusi Anglików do wyjawienia całej prawdy. Chciałby też odnaleźć kapitana statku Ateny bądź jego rodzinę i podziękować mu, że narażając własne życie ocalił 2000 więźniów. Na razie zadał pytania ambasadorowi Wielkiej Brytanii i poprosił polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych o zainteresowanie tą kwestią. Czy doczeka? No nie, nie doczekał. Natomiast wszystko wskazuje na to, że Witalis Barański czekał bardzo długo, być może jeszcze czeka. Przed 2 laty w jednym z lokalnych portali ukazała się krótka wzmianka o tej tragedii i wtedy w komentarzu odezwał się właśnie Witalis Barański. To był rok 2021, a Barański miał w tym czasie już 97 lat. Odezwał się, bo czuł przymus wyjaśnienia do opowiedzenia tej tragedii. Ja pozwolę sobie teraz na koniec zacytować fragment tej odpowiedzi, bo jest on wstrząsający. Więźniowie, którym udało się wydostać z kajut, starali się w pław lub trzymając najprzeróżniejszych przedmiotów dotrzeć do brzegu. Niewielu z tych, którym to się udało, przeżyło. Na brzegu czekali bowiem rozwścieczeni członkowie SS i kadeci ze szkoły okrętów podwodnych. Z premedytacją strzelali do wychodzących z wody, innych zbierali w grupy i rozstrzeliwali pod nacisk pod pobliskimi budynkami. W obławie uczestniczyli cywilni mieszkańcy Neustadt. Gdy tonęły okręty, zaś na brzegu trwała rzeź ocalonych, do miasta wkraczały pierwsze jednostki alianckie, wśród nich elitarna 30. jednostka szturmowa komandora Jana Fleminga, który później zasłynie jako autor serii opowieści o przygodach Jamesa Bonda. Rozpoczęła się kolejna rzeź, tym razem niedawnych oprawców. Żołnierze nie mieli litości dla zaskoczonych jeszcze w czasie mordowania więźniów Niemców. Gdy z kolei ocaleni zaczęli brać odwet na niemieckich wojskowych i cywilach, alianccy żołnierze nie oponowali. Wody Zatoki Lubeckiej były czerwone od krwi obu stron konfliktu. Około 18.30 do akcji ruszyły alianckie łodzie ratunkowe, wyciągając z wody kilkuset jeszcze żywych. Liczba ofiar tego tragicznego dnia wciąż pozostaje nieznana. Mówi się o 5, a nawet 10 tysiącach ofiar. To też opowieść o sile pamięci, o takim zobowiązaniu do pamięci. I dobrze, że takie osoby jak Witalis Barański są. Jeśli zainteresowała Was ta historia, zasubskrybujcie nasz kanał, polubcie, udostępnijcie, skomentujcie, bądźcie aktywni, bo tylko dzięki Waszej aktywności ten kanał będzie się mógł rozwijać i będziemy Wam mogli opowiadać wiele, wiele więcej podobnych historii. Dziękuję, do usłyszenia.